Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft. Przedstawię dzisiaj mecz, w którym przeciwnikami będą Slayers MMA i Millennium Fist. Fist gra Protossami, MMA Terranami. Jak widać, początek meczu standardowy, budowanie probów i STV-ek. Tak, dokładnie tak, nic oryginalnego. Rozpoczęli mecz na skrajnych pozycjach, więc możemy spodziewać się, że będzie to dosyć duża gra makro. Dobra, patrzcie, tutaj, tak, budują proby STV-y. O! Dobra, nikt nic nie widział. To jest mecz trzeci z serii Best of Three i maleńki spoiler. MMA wygrał dwa poprzednie mecze, więc zobaczymy, jak się to potoczy. Ja osobiście, jak zawsze, jestem za Protossem, sam gram Protossami i mam nadzieję, że wygrają z OP Terranem. Oczywiście nabijam się, wszystkie rasy są zbalansowane. Widzimy, że Fist zaczyna od dosyć chciwego otwarcia. 12 supply cały czas, nie ma postawionego gatewaya. 13 supply i w tej chwili powinien dokładnie. 13 gate to jest dobre otwarcie, ponieważ można cały czas budować proby, jeśli dobrze zarządzało się tymi bliskimi minerałami i ma się dobre mikro, żeby to robić. Widzimy, że Fist wysłał już proba na zwiat. Terran zaś otwiera standardowo jednymi barakami. Widzimy, że gazu jeszcze nie ma. Więc albo będzie to otwarcie agresywne praktycznie z samymi Marinesami, albo będzie to jakiś fast expand, ale zobaczymy. Blokuje rampę, to jest też ważna charakterystyczny znak tego, że raczej będzie to otwarcie ekonomiczne, ale widzimy, że MMA buduje drugie, a nawet trzecie baraki tam, gdzie no zwykle protosi nie sprawdzają, czy coś jest, więc czy Fist wie coś na temat tego, co tu jest budowane? Nie, nie wie. Pierwszy Marin już wyszedł, więc w tym momencie Fist nie będzie miał sposobu, żeby sprawdzić, co się dzieje wewnątrz bazy MMA i raczej, przynajmniej tak mi się wydaje, spodziewa się, że jest tam budowany Command Center, ale och, cóż za niefortunne podejście. On nawet chciał przejść w tą stronę, żeby sprawdzić, czy nic tam nie ma, ale niestety został zablokowany, więc w tym momencie Fist musi grać na ślepo. I jak widzimy, kumulują się u niego minerały, więc za chwilę pewnie będzie budował Nexusa. Bardzo ekonomiczne otwarcie i bardzo niebezpieczne, szczególnie wtedy, kiedy Terran robi coś takiego. Ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, ponieważ jak wiemy, jeden Stalker, który już w tej chwili jest budowany, może zabić nieskończenie wielu Marinesów, o ile oczywiście mikrofista będzie dobry i dostatecznie wcześnie wyśle swojego Stalkera do przodu, żeby miał miejsce na uciekanie przed tymi Marinesami. Fist powinien zacząć już coś podejrzewać, ponieważ przy jednych barakach w tym momencie mieć pięciu Marinesów to jest dosyć mało prawdopodobne, przynajmniej ja bym się tego nie spodziewał, ale ja nie znam aż tak dobrze tych timingów jak progracze, wobec czego oczywiście mogę się mylić, być może jest to możliwe przy jednych barakach. Bardzo słusznie Fist wysłał Zelota i Stalkera do przodu. Powinien jak najszybciej wycofać tego Zelota, żeby nie zginął. To jest bardzo ważna siła podczas obrony przed Terranem. Jeden Stalker jest w stanie troszkę uszkodzić tych Marinesów, ale raczej nie będzie w stanie ich zabić do czasu, kiedy dojdzie do bazy. Szczególnie, że widzimy, że tutaj kolejne posiłki i zestaw SCV-ów, czyli jest to w pewnym sensie może nie zagranie all-in, ale zagranie, które w przypadku niepowodzenia bardzo zmniejsza szanse MMA na wygranie. Aczkolwiek nie spodziewałbym się, żeby Fist był w stanie cokolwiek zrobić w tej sytuacji, szczególnie wtedy, kiedy SCV-y wchodzą do gry. Bardzo ładne z jego strony, jeśli chodzi o taktykę, aczkolwiek brzydkie, ponieważ no, jakby nie patrzeć, jest to ser, jest to mało ekonomiczna gra. Widzimy, że Fist ma czterech Stalkerów, to jest całkiem duża siła. Pytanie tylko, czy MMA nie wyrządzi zbyt dużych strat do czasu, kiedy
te stalkery będą w stanie zabić wszystkie jednostki. Widzimy, że wszystkie gateway są już niezasilane, brakuje pylonów, fist jest już nie supply blocked, ale to bez różnicy, ponieważ i tak nie ma możliwości budowy czegokolwiek. Kiedy ten bunkier zostanie ukończony, w zasadzie jest to już koniec, ponieważ trzy stalkery nie będą w stanie, dokładnie tak. Fist mówi GG i tak oto kończy się ten mecz. Dziękuję za uwagę, zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału, jest tam taki magiczny guziczek tuż nad filmem. Obiecuję, że każdy kolejny cast będzie się robił coraz lepszy, ciekawszy i czekam też na komentarze i maile. Dziękuję, do usłyszenia, do następnego.